Świeże Rozmowy, podcast o programie Management Training Biedronki. Cześć, witamy w szóstym odcinku naszej serii podcastów Świeże Rozmowy. Dziś mam przyjemność rozmawiać z Weroniką Kuzią, która jest w trakcie programu Management Training. Cześć Weronika. Cześć Piotr. Weronika, chcemy przybliżyć słuchaczom Twoją historię. Więc moje pierwsze pytanie to powiedz, jak w ogóle dowiedziałaś się o programie Management Training Biedronki. Jeżeli chodzi o mnie, to ciężko mówić tutaj o jak, jakimś przypadku. W zeszłym roku dosyć intensywnie szukałam pracy na różnych portalach internetowych i szukałam według kryteriów. Wybrałam sobie różne firmy, które do mnie przekonują swoim, swoją misją, wartościami, ofertą w ogóle, którą składają potencjalnym pracownikom, i wśród tych firm była właśnie Biedronka którego któregoś dnia dostałam powiadomienie na telefon, że takowa oferta została opublikowana, no i po przeczytaniu jej okazało się, że to jest coś idealnego dla mnie. No właśnie, ale zanim rozpoczęłaś program, no bo jesteś z tego co, co wiemy już pół roku, tak? Pół roku w programie? Tak, dobrze, dobrze, dobrze liczę. No to jeszcze przed tobą był proces rekrutacji. Ja już co nieco wiem o tym, że to jest dość, dość poważny proces. Powiedz, jak ty go wspominasz, samą rekrutację do programu? Był Proces rekrutacji nie będę ukrywać, że był długi i intensywny. Musiałam przejść liczne testy. Online z języka jakiś behawioralny, z logicznego myślenia. Później wiele spotkań z działem HR, z działem HR i z, z przyszłym przełożonym, z dyrektorem działu szkoleń. Mnóstwo, mnóstwo spotkań. Na koniec Assessment Center, który odbywał się cały dzień i zostały na niego zaproszone już. Osoby, które, że tak powiem, dostały się do finału. Więc generalnie była to dla mnie lekcja życia, bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast mogę szczerze powiedzieć, że jestem po tym wszystkim bardzo z siebie dumna. I jak już dostałam ten telefon, w którym zostałam poinformowana, że, że to ja byłam z najlepsza z tych wszystkich osób, które, które były rekrutowane, to. Była to niezwykła ulga, ale też takie poczucie, wow, naprawdę to udało się. No właśnie, bo chciałem o to zapytać, bo no, ten proces jest faktycznie dość, dość długi, intensywny, ale rozumiem, że ta decyzja na końcu wynagrodziła te trudy. I miałaś, miałaś takie poczucie, że, miałaś takie poczucie że, że w trakcie tego procesu tak jakby osoby, które przeprowadzały z Tobą rozmowę, one wiedzą, kogo szukają i że, że, że trafiły na dobrą osobę? Y tak ja jestem przekonana, że ten proces cały pozwolił do, bardzo dobrze dopasować mnie do stanowiska i stanowisko do mnie. Oprócz tego, że od początku po przeczytaniu oferty pracy ja poczułam, że to jest coś zupełnie zdecydowanie dla mnie, to podczas rekrutacji myślę, że osoby, które rozmawiały ze mną, też się przekonywały, że ja będę odpowiednia na to stanowisko. Okay, a ty utwierdziłaś się w tym przekonaniu. Tak, ja dzisiaj jestem przekonana, że bardzo dobrze wybrałam i cieszę się, że ten proces był taki dokładny, no bo teraz mogę robić to, co lubię. Mogę y, rozwijać się w y, dziedzinie, która rzeczywiście mnie interesuje i jestem bardzo zadowolona, więc warto było. Jaka to dziedzina? Bo to, to, to jeszcze nie padło. Do jakiego działu aplikowałaś? Y Aplikowałam do marketingu, a dokładnie do marketingu cyfrowego, i w gruncie rzeczy wszystko było y, opisane w, w stanowisku. Gdy ja przeczytałam opis stanowiska, to wiedziałam, że to jest coś dla mnie. Y, I wszystko, co teraz robię, to, to jest naprawdę to, co chciałam robić, więc bardzo się cieszę, że, że zostałam przyjęta w końcu na ten program i na, na to konkretne stanowisko. Natomiast co mogę powiedzieć, że w tym programie jest niesamowite to, że jeżeli jednak by mi się nie, po, nie spodobało to, co robię, to ja wiem, że. Mm, Mogę to zmienić, że firma pomoże, zagwarantuje, że zagwarantuje to zbyt duże słowo, ale pozwoli mi się rozwijać w innym, w innej dziedzinie, w innym temacie i, i to jest po prostu fantastyczne. To po, po takim procesie rekrutacji to żal byłoby wypuścić taki talent, więc pewnie, pewnie to dlatego, ale rozumiem, że marketing to twoja droga. Tu tak, na razie po pół roku nie, nie, nie zmieniłaś tak. swojego zdania. Nie, jestem bardzo zadowolona i yy, wszystko póki co... Może nie idzie gładko, bo okay. ciężko by powiedzieć, że, że gładko, ale to jest to. No właśnie, a jak wspominasz pierwsze dni w programie? Bo też wiem od innych uczestników, że pierwsze tygodnie nawet to jest taka część ogólna, dopiero później wchodzi się w ten, w ten swój, swój dział. Jak, jak, jak wspominasz to pierwsze zapoznanie z firmą? Pierwszy, w zasadzie miesiąc mogłabym opisać tutaj. Minął mi błyskawicznie, był to bardzo intensywny czas. Zostaliśmy tak, że tak powiem my jako trejni się wrzuceni na głęboką wodę. poznawaliśmy firmy od, od wewnątrz ludzi, działy, mechanizmy, sporo, sporo jeździliśmy po sklepach, do fabryki zup do różnych innych firm, które z nami współpracują. Poznaliśmy także naszą siostr siostrzaną firmę, Hebe. Także od początku było to takie niezwykłe zanurzenie w firmie i od samego początku można, mo mogę powiedzieć, że poczułam się częścią mhm. tej firmy dzięki to temu. Bardzo, to, bardzo ciekawe doświadczenie. To już któraś rozmowa, w której pada hasło głęboka woda, padło też, że zimna. Ty teraz <grym> mówisz po zanurzaniu. Yy, ale to jest, to jest okej, okay, to jest fajne, no bo to, to robi wrażenie ogromnej intensywności, wielu obowiązków, zastanawiam się czy każdy by sobie w tym poradził, tobie to pasuje? Yy, powiem tak, no łatwo nie było, ja wracałam do domu i byłam niezwykle zmęczona, aż byłam w szoku i się zastanawiałam, Boże, czy, czy każdy dzień już będzie tak w firmie wyglądał. Yy, natomiast myślę, że bardzo, yy, bardzo to było yy, cenne, bo no, bo poznałam tę firmę. Wiem, może ciężko mi powiedzieć, że po pół roku też wiem wszystko, ale, ale wiem z wiele rzeczy, z czym się jedzą, z czym to się je, rzeczy, które się ze sobą łączą. Mhm. Uważam, że to jest bardzo cenne doświadczenie i, i super, że mieliśmy możliwość od początku w tym uczestniczyć. Dowiedziałaś się czegoś nowego o sobie w, tak, w takich warunkach intensywnych? No, pytanie, czy we wcześniejszych w Twoich doświadczeniach zawodowych byłaś tak intensywnie? Powiedziałabym, że y, każde moje poprzednie miejsce pracy, stażu y, jest bardzo cenne i wyniosłam z nich, z tych, z tych miejsc wiele. Y, natomiast czego się dowiedziałam o sobie? No, praca jest niezwykle angażująca i, i cieszę się, że y, sprawia mi ona przyjemność, więc y, Tutaj znowu mogę powiedzieć o tym e, zanurzeniu się w pracy, że gdy tworzy się albo jest się częścią ciekawych projektów, to naprawdę można e, się temu poświęcić i, i czerpać z tego przyjemność. Mhm. A czy, y, czy, czy poleciłabyś udział, y, udział w programie Management Training każdemu, czy według Ciebie. Każdy by, by, powinien chcieć spróbować takiego wyzwania? Czy, czy pytając wprost, czy każdy według Ciebie poradziłby sobie w tak intensywnych warunkach? E, oczywiście. Ja jestem wielką entuzjastką tego programu. E, cieszę się, że tu trafiłam i jak najbardziej e, polecam każdemu. Natomiast, e, czy jest to dla każdego? <gry> to jest dobre pytanie. No Na pewno jest to dla ludzi ambitnych, e, którzy którzy. E, Chcą dać dużo z siebie, bo na pewno y, jest to ciężka praca, trzeba umieć pracować w grupie, trzeba y, chcieć podejmować y, się y, nowych projektów. Trzeba być odważnym? Na pewno. Jestem tutaj dzisiaj. No tak, to, to jest... Na, to, na, na, na... Dla mnie, to dla mnie jest wyjście ze strefy komfortu w pewnym sensie, więc myślę, że tak. Okej. Okay. Więc zdecydowanie tak, bardzo polecam i naprawdę warto, bo jest to fantastyczna przygoda i mówię to zupełnie szczerze. Mimo, że nie zawsze jest lekko łatwo i przyjemnie, to jak najbardziej polecam spróbować. Weronika, no to tylko jedno, ostatnie pytanie. Powiedz mi, powiedz słuchaczom, czy według Ciebie świeżość ma przyszłość? Oczywiście. Świeżość ma, ma przyszłość i w ogóle młodzi ludzie są niezwykle inspirujący. Każdy człowiek, który, który przyjdzie, to, to nowe doświadczenia, to nowe pomysły, więc pewnie, może to właśnie ciebie szukamy. Zapraszamy wszystkich kandydatów do aplikowania, a tobie, Weronika, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Świeżość ma przyszłość. Zobacz więcej na pracawbiedronce.pl od strona Management Training.